Cześć, witam Was. Długo mnie nie było na YouTubie. Dzisiaj, skoro się napadało tyle śniegu, to trochę poodśnieżamy, bo trzeba wyciągnąć pług i zapalić ciągnik. To nie wiem, czy będzie mnie słychać. Prędy odczepiałem ono właśnie jeszcze. Teraz muszę tylko podjechać do pługu. Drewka jeszcze leżą. Zgasimy lampy. Trzeba sprawdzić, jak się nagrywa. Teraz trzeba to tu wytargać stąd. No to nie powinno być ciężkie. Zawsze sam sobie radziłem. Boże, trochę waży jednak. Da się jakoś wyciągnąć. Dobra. Kurde, nie ma tego cienkiego bolca tutaj. To tutaj jedno siedzi. Zawleczki tam. Są dookoła. Jedna taka. Ta tu była stąd. To była ta normalna. Co jest? Kręcone jest? To jest tu. O, ja taki halogen. Kto się zna, się boleć. Dobra, wlazło. Mamy tu ten cienki bolec taki. Dziś może go, dzisiaj go wywaliłem. Wziąć telefon. Oj. Kurczę. Aż ja ten bolec wyciągałem. To ten był za gruby chyba. Ten na pewno był za gruby. Czemu taki cienki bolec coś zrobił? No wiedziałem, że jest kurde trochę za gruby. Dobra, się znajdzie coś na złomie. Co tu? No nie, to będzie słabe. Pewno słabe. Coś znaleźć innego. Zawsze pada, jak ja coś robię. Tu tylko ta linka. Tu nic nie było. Aż śruby. Nakrętka. Za dużo. Ale tutaj. O, ta jest dobra. To weźmiemy. To
to i to. Za dużą nakrętkę. Muszę sobie jutro ogarnąć podgląd w telefonie z kamerki, żeby było lepiej widać. Latarkę można zgasić. Mam słabą baterię, zapomniałem naładować w nocy. Dobra, to trochę odciągnąć. Siedzi. Lekko skręcić. Będzie gitara. I trzyma. Kurde, jeszcze muszę paliwo sprawdzić. Bo wiem, że było mało. Czy nie muszę jechać kupić. Teraz trzeba znaleźć odpowiednią miarkę. Najlepiej się spróbuję, tylko grabię. O, tu stoją. Suchy trzonek. Ostatnio było tyle. Wczoraj nas. A dzisiaj? A wczoraj tylko zbierałem trochę ziemi i wyrwałem ten słupek. Powinno być dosyć jeszcze dużo. Chyba, że mało, to się obrać. O, są 3 cm. Trochę pojeżdżę. Może pojadę kupić, żeby na jutro było. No chyba, że już jutro śniegu nie będzie. Chyba odpali to, tak stoi trochę. Czy długo nie stoi, a nie wiadomo. Nie zakopali. Podniesiemy. To na razie. Na bok. Równo się opuszcza? No tak nie za bardzo. Ale zobaczymy.
też chyba w lukach. Trochę podregulować, bo jest krzywo z jednej strony rejerowek, nawet na drugiej. Góry za krzywo. Tylko co ja wtedy, czy to się nie da już tego? Kadr, tam trzeba coś podłożyć. Dobra. Ta strona sobie wyżej. Ta regulacja tam nie działa. Czy jednak nie reguluje ich, nie reguluje. Ktoś mnie obserwuje. Rękacz mnie polewa.
dać. Prawie skończone. Kurczę, mnie tak ręka boli. Dobra, tutaj ostatni przejazd. Tyłem trzeba bardziej uważać, żeby nie powyginać tego.
Dobra, pakujemy złoma w miejscu, gdzie stał. Pasek piszczy. Dobra, na dół. Gaszenie tu jest, gasisz, musisz podejść tam. Tu zgasić. Włożyć. Tu tak samo otworzyć. Otwiera się. No co jest? No ładnie będzie. Wody widać. Nawet ciepła. A ostatnio montowałem nową chłodnicę. Bo stara tak ciekła, że się nie dało jeździć. Wiesz, a i tak dużo nie jeżdżę. I ciach prądu nie ma. Tu jeszcze tu wodę. A muszę chyba jutro kupić płyn, bo to jest do dupy tak tam. Wlewać i wylewać tą wodę. O, pułk jest tego. To jest znaka drogowego. Zresztą tak jak widać.